Z pod sufitu Zetka zobaczyła pielęgniarza ze strzykawką w ręku. Dziewczyna wciąż siedziała w tym samym miejscu, próbując rozmawiać z jej ciałem, przerażona jej pustym wzrokiem. Przez chwilę Zetka miała ochotę opowiedzieć Weronice wszystko, co przeżyła, ale zmieniła zdanie, bo do ludzi nigdy nie trafia, co im się mówi. Muszą odkryć to sami. Pielęgniarz wbił igłę w jej ramię i wstrzyknął glukozę. Dusza zetki, niczym szarpnięta silnym ramieniem, oderwała się od sufitu z ogromną prędkością, przemierzyła czarny tunel i wróciła do ciała. Witaj, Weroniko dziewczyna wyglądała na przerażoną Dobrze się czujesz? Tak. Na szczęście po raz kolejny udało mi się wyjść cało, ale był to już ostatni raz z serii tych niebezpiecznych zabiegów. Skąd wiesz? Tu nie liczę się z nikim. Zetka wiedziała, bo jej astral przeniósł się do gabinetu doktora Igora. Wiem, ale nie potrafię wytłumaczyć. Czy pamiętasz pierwsze pytanie, jakie mi zadałaś? Co znaczy być szalonym? Właśnie. Tym razem odpowiem ci wprost. Szaleństwo to niemożność przekazania swych myśli. Trochę tak, jakbyś znalazła się w obcym kraju, widzisz wszystko, pojmujesz, co się wokół ciebie dzieje, ale nie potrafisz się porozumieć i uzyskać znikąd pomocy, bo nie mówisz językiem tubylców. Każdy z nas czuł to kiedyś, bo wszyscy w taki czy inny sposób jesteśmy szaleni. Przez zakratowane okno widać było niebo usiane gwiazdami. Nad górami wschodził ogromniejący księżyc. Poeci zawsze lubili księżyc w pełni, poświęcali mu tysiące wierszy. Ale Weronika fascynował księżyc w pierwszej kwadrze, bo mógł wciąż jeszcze się powiększać, napełniać światłem całą swoją powierzchnię, nim zacznie powoli znikać. Miała ochotę zasiąść w świetlicy do pianina i uczcić tę noc piękną sonatą, której nauczyła się jeszcze w szkole. Gdy patrzyła w niebo za oknem, przepełniało ją nieopisane poczucie błogości, jakby Nieskończoność wszechświata objawiała zarazem swoją wieczność. Ale od marzenia oddzielały ją stalowe drzwi i kobieta, która bez przerwy czytała. Poza tym nikt nie gra na pianinie o tak późnej porze, obudziłaby wszystkich dookoła. Weronika uśmiechnęła się. Wszystkich? To znaczy... Sale szpitalne, napchane wariatami i wariatów, napchanych środkami nasennymi. Wciąż odczuwała błogość. Wstała i podeszła do łóżka, śpiącej głęboko, być może odzyskującej siły po strasznych przejściach minionego dnia zetki. Proszę wrócić do łóżka, zwróciła jej uwagę pielęgniarka. Grzeczne dziewczynki o tej porze śnią o aniołkach albo o narzeczonych. Proszę mnie nie traktować jak dziecko. Nie jestem łagodną wariatką, która wszystkiego się boi. Jestem szalona. Miewa ma taki histerii, nie licząc się ani ze swoim, ani niczyim życiem. A dziś coś mnie napadło. Popatrzyłam na księżyc i muszę z kimś porozmawiać. Pielęgniarka zmierzyła ją wzrokiem, zaskoczona taką reakcją. Pani się mnie boi? Nalegała Weronika. Od śmierci dzieli mnie zaledwie jeden lub dwa dni, co mam do stracenia. Dlaczego nie przejdziesz się trochę dziewczynu, a mnie nie pozwolisz skończyć książki? Bo tu jest więzienie, a pilnująca go dozorczyni udaje, że czyta książkę, by pokazać innym, że jest inteligentną kobietą a tak naprawdę nasłuchuje od głosów dochodzących z oddziału i strzeże niczym skarbu kluczy do drzwi. Pewnie tego chce regulamin, a ona go przestrzega, bo może pokazać swoją władzę, której nie ma w swoim domowym życiu wobec męża i dzieci. Weronika drżała, nie wiedząc dokładnie dlaczego. Klucze? Zapytała pielęgniarka. Drzwi są zawsze otwarte. Czy wyobrażasz sobie, że mogłabym tu siedzieć zamknięta z bandą umysłowo chorych jak to drzwi są otwarte kilka dni temu chciałam stąd wyjść i ta kobieta poszła za mną aż do ubikacji co ona wygaduje nie bierz tego na poważnie ciągnęła pielęgniarka rzeczywiście kontrola nie jest tu wcale potrzebna bo podajemy środki nasenne. Ależ ty trzęsiesz się z zimna. Nie wiem, może to raczej z powodu serca. Jeśli chcesz, idź się przejść. Tak naprawdę to chciałabym pograć na pianinie. Świetlica jest dobrze odizolowana, twoje granie nikomu nie będzie przeszkadzać. Graj, jeśli masz na to ochotę. Drżenie Weroniki zamieniło się w ciche, nieśmiałe i wstrzymywane łkanie. Uklękła, położyła głowę na kolanach kobiety i wbuchła nieprzerwanym płaczem. Pielęgniarka odłożyła książkę i zaczęła głaskać dziewczynę po głowie, czekając aż fala smutku minie. Tak trwały prawie pół godziny. Jedna płakała, nie wyjaśniając przyczyny. Druga pocieszała ją, nie wiedząc o co chodzi. W końcu łkanie ucichło. Pielęgniarka podniosła Weronikę, wzięła pod ramię i zaprowadziła do drzwi. Mam córkę w twoim wieku. Gdy cię tu przywieźli z kroplówką i tymi rurkami, zastanawiałam się, dlaczego taka ładna, młoda dziewczyna, która ma całe życie przed sobą, postanowiła się zabić. Potem zaczęły krążyć plotki, najpierw o liście, który zostawiłaś, ale nigdy nie uwierzyłam, że był to prawdziwy powód, potem o tym, że twoje dni są policzone z powodu nieuleczalnej choroby serca. Ciągle miałam przed oczyma córkę. A gdyby tak ona postanowiła zrobić coś takiego? Dlaczego niektórzy próbują iść pod prąd naturalnego porządku świata, to znaczy walki o przeżycie za wszelką cenę? Dlatego właśnie płakałam, powiedziała Weronika. Kiedy połykałam tabletki na senne, chciałam zabić kogoś, kogo nienawidziłam. Nie wiedziałam, że żyją we mnie inne Weroniki, które umiałabym pokochać. Co sprawia, że człowiek zaczyna nienawidzić sam siebie? Może tchórzostwo? Albo nieodłączny strach przed popełnianiem błędów, przed robieniem nie tego, czego inni oczekują. Dopiero co byłam bez troska, zapomniałam o moim wyroku śmierci, ale gdy znów uświadomiłam sobie moją sytuację, przestraszyłam się. Pielęgniarka otworzyła drzwi i Weronika wyszła. Nie powinna była mnie o to wypytywać. Czego chcę? Zrozumieć, dlaczego płakałam? Czy nie widzi, że jestem całkiem normalna, że mam te same pragnienia i lęki co wszyscy i że tego typu pytania, zwłaszcza teraz, kiedy na pewno jest już za późno, wywołują we mnie panikę? Idąc korytarzami tak samo słabo oświetlonymi jak oddział, zrozumiała, że naprawdę jest. Już na wszystko za późno i zaczęła się bać. Muszę nad sobą zapanować. Jestem z tych, którzy konsekwentnie robią to, co postanowią. Była to prawda. Konsekwentnie doprowadziła do końca wiele spraw w swoim życiu, tyle że nie były to sprawy istotne. Zdarzało się, że nie chciała pogodzić się z kimś, z kim pokłóciła się o drobiazg albo przestawała dzwonić do mężczyzny, w którym była zakochana, bo dochodziła do wniosku, że związek z nim nie ma sensu. Była bezkompromisowa w tym, co najprostsze, chciała udowodnić sobie, że jest silna i obojętna, choć tak naprawdę była słaba. Nigdy nie zdołała wybić się w nauce czy w sporcie, nie potrafiła utrzymać harmonii w rodzinie. Udawało jej się przezwyciężyć własne małe słabości, ale ponosiła klęskę w sprawach ważnych. Roztaczała wokół aura kobiety niezależnej, choć rozpaczliwie potrzebowała kogoś obok siebie. Bywała w różnych miejscach, gdzie zwracała na siebie uwagę, ale noce z reguły spędzała samotnie w klasztorze, patrząc w rozregulowany telewizor. W oczach przyjaciół uchodziła za wzór godny naśladowania i traciła większość swojej energii, usiłując być zawsze na miarę takiego obrazu siebie, jaki sama stworzyła. Z tego właśnie powodu nie miała już dość siły, by być sobą, dziewczyną, która, jak wszyscy ludzie na świecie, do szczęścia potrzebowała innych, ale tych innych było tak trudno zrozumieć reagowali w sposób nieprzewidywalny, chowali się za murami obronnymi i, jak ona, okazywali obojętność wobec wszystkiego. Gdy pojawiał się ktoś bardziej otwarty na życie, albo natychmiast go odrzucali, albo skazywali na cierpienie, uznając za gorszego i naiwnego. Zgoda. Może swoją siłą i determinacją wywarła wrażenie na wielu, ale dokąd dotarła? Do pustki. Do całkowitej samotności, do vilette, do przedsionka śmierci. Wyrzuty sumienia z powodu próby samobójczej powróciły i znowu stanowczo je od siebie odsunęła, bo teraz odczuwała coś, na co nigdy wcześniej sobie nie pozwalała nienawiść. Nienawiść. Mogła dotknąć. Tej niszczycielskiej energii, która emanowała z jej ciała, niemal równie fizycznej jak ściany, pianino czy pielęgniarki. Pozwoliła, nie zważając, czy było to dobre czy złe, by to uczucie ujrzało światło dzienne. Miała dość samokontroli, masek, układności. Teraz chciała przeżyć swoje ostatnie dwa czy trzy dni jak najbardziej nieukładnie. Zaczęło się od policzka, który wymierzyła człowiekowi starszemu od niej, zaatakowała pielęgniarza, nie starała się przymilać do nikogo ani rozmawiać, kiedy czuła, że pragnie samotności, a dziś była na tyle wolna, by pozwolić sobie na nienawiść i dość rozsądna, by nie zacząć rozbijać wszystkiego wokół siebie, bo nie zamierzała spędzać ostatnich chwil życia w szpitalnym łóżku otumaniona środkami, Uspokajającymi. W tej chwili nienawidziła wszystkiego, co się dało siebie samej, świata, krzesła na swojej drodze, z zepsutego kaloryfera w korytarzu, ludzi wspaniałych i kryminalistów. Była zamknięta w szpitalu psychiatrycznym i mogła odczuwać to, co zazwyczaj ludzie ukrywają przed sobą, bo wszyscy zostaliśmy wychowani tak, by tylko kochać, akceptować, znajdować rozwiązania, unikać konfliktów. Weronika nienawidziła wszystkiego, ale przede wszystkim sposobów, w jaki żyła, nie widząc nigdy setek innych Weronik, które w niej mieszkały, które były fascynujące, szalone, ciekawe świata, odważne, gotowe na ryzyko. W pewnym momencie poczuła nawet nienawiść do osoby, którą kochała najbardziej na świecie, do swojej matki. Do tej wspaniałej kobiety, która w dzień pracowała, a w nocy sprzątała i prała, poświęcając swoje życie, by wykształcić córkę, zapewnić jej naukę gry na fortepianie i na skrzypcach, ubrać ją jak księżniczkę, kupując markowe buty i spodnie. Podczas gdy sama latami nosiła przerabianą starą sukienkę. Jak mogę nienawidzić kogoś, kto dał mi samą miłość? Pomyślała zawstydzona, ale za późno, bo nienawiść już się uwolniła, bo już otworzyła drzwi własnego piekła. Nienawidzić miłości, którą ją obdarowano, nie żądając niczego w zamian, to przecież było absurdalne i wbrew prawom natury. Ale właśnie tej bezinteresownej miłości udało się przepełnić Weronikę poczuciem winy i tchnąć w nią potrzebę, by sprostać oczekiwaniom matki, nawet jeśli miało to za sobą pociągnąć rezygnację ze wszystkich marzeń. Ta właśnie miłość przez lata starała się ukryć przed nią wyzwania losu i zepsucie świata, nie zważając, że kiedy pewnego dnia Weronika zda sobie z nich sprawę, nie będzie miała żadnej broni, by stawić im czoło. A jej ojciec? Ojca również nienawidziła, bo w przeciwieństwie do matki, która pracowała bez wytchnienia, on korzystał z życia, zabierał ją do barów i do teatru. Bawili się świetnie razem. Gdy była nastolatką, kochała go skrycie tak, jak kocha się mężczyznę, nie ojca. Nienawidziła go, bo był zawsze taki czarujący, taki ciepły dla wszystkich, tylko nie dla matki, jedynej kobiety, której naprawdę się to należało. Nienawidziła wszystkiego. Biblioteki ze stertą książek pełnych recept na życie, szkoły, w której całe noce traciła na naukę algebry, chociaż nie znała nikogo. Oprócz nauczycieli matematyki, komu algebra byłaby potrzebna do szczęścia? Dlaczego zmuszano ją, by tyle uczyła się algebry, geometrii i całej tej masy nikomu niepotrzebnych rzeczy? Pchnęła drzwi świetlicy, podeszła do pianina i z całej siły uderzyła w klawisze. Szalony, chaotyczny akord rozległ się echem w pustym pomieszczeniu, odbił się od ścian i powrócił do jej uszu jako bolesny, rozdzierający duszę hałas. Ale w tej chwili właśnie ten dźwięk najlepiej oddawał jej nastrój. Zaczęła uderzać w klawisze i znów na wszystkie strony rozbrzmiewały bezładne dźwięki. "Jestem szalona, mogę to robić, mogę nienawidzić i walić, jak opętana w pianino. Od kiedy to chorzy umysłowo umieją harmonijnie łączyć dźwięki? Uderzyła w pianino raz, i drugi, dziesiąty, i dwudziesty, a za każdym uderzeniem jej nienawiść malała, aż w końcu zniknęła zupełnie, ogarnął ją głęboki spokój." Znów spojrzała na niebo pełne gwiazd, na księżyc w pierwszej kwadrze, jej ulubiony, wypełniający świetlice bladym światłem. Powróciło poczucie, że nieskończoność i wieczność podały sobie ręce, i wystarczyło zadumać się nad jedną z nich, nad wszechświatem bez granic, by odczuć obecność drugiej. Czasu, który nigdy się nie kończy, który nie mija. Lecz zastyga w teraźniejszości, gdzie drzemią wszelkie sekrety życia. Zanim doszła z oddziału do świetlicy, pozwoliła sobie na nienawiść intensywną, silną, bez najmniejszych wyrzutów sumienia, pozwoliła, by tłamszone w duszy przez lata negatywne uczucia wypłynęły w końcu na powierzchnię. Teraz, kiedy je odczuła, były już zbędne, mogły zniknąć. Zastygła w ciszy, żyjąc chwilą teraźniejszą, pozwalając, by miłość wypełniła przestrzeń opuszczoną przez nienawiść. A gdy ją poczuła, zwróciła się ku księżycowi i zagrała na jego cześć sonatę. Była pewna, że księżyc jej słucha, jest dumny, a gwiazdy mu zazdroszczą. Dlatego zagrała też dla gwiazd, dla parku. I dla gór niewidocznych w mroku. W połowie drugiego utworu zjawił się wariat, Edward, nieuleczalny schizofrenik. Nie przestraszyła się, wręcz przeciwnie, uśmiechnęła się do niego i, ku swemu zdumieniu, zobaczyła, że odwzajemnia jej uśmiech. Również do jego odległego świata odleglejszego niż księżyc, przedarła się muzyka i sprawiła cud.